Natalia Barańska, witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na magazyn miejski. Podczas ostatniej w tej kadencji sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego radni podjęli szereg ważnych uchwał i decyzji. Jak podkreśla w rozmowie z reporterami Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR Stefan Bieszczad, przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego, jedną z ważniejszych i kluczowych decyzji, o którą także zabiegał, było zwiększenie wydatków w latach 2025-2028 o łączną kwotę 209 milionów złotych na realizację projektu budowy Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej. Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej to ogromna i bardzo potrzebna inwestycja, która powstanie przy największym szpitalu w regionie, Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Dzisiaj jest podejmowana decyzja o przeznaczeniu na budowę Centrum Zdrowia Dziecka 210 milionów złotych. To jest to, o czym mówiłem i o czym marzę i myślę, że to w kolejnej kadencji uda się, jeśli będę w tym gronie, dokończyć to dzieło, a myślę, że początek dnia dzisiejszego jest realny. 210 milionów na tą inwestycję jest zagwarantowane. Budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej to jeden z istotniejszych projektów, o który zabiegali radni Sejmiku Wojewódzkiego, wspierana również przez przewodniczącego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Stefana Bieszczada. Przewodniczący Stefan Bieszczad podkreśla, że kończąca się kadencja Sejmiku przejdzie do historii jako wyjątkowo pracowita i prorozwojowa, wnosząca bardzo wiele dla całego Podkarpacia, między innymi poprzez modernizację oraz uruchomienie nowych połączeń drogowych i kolejowych, rozbudowę lotniska, budowę wielu obiektów użyteczności publicznej, a także wspieranie służby zdrowia. To kolejne lata znaczącego rozwoju gospodarczego Podkarpacia. To był w moim przekonaniu taki przeskok epokowy, jeśli chodzi o inwestycje takie ponadczasowe. Myślę, że czas, w którym żeśmy tą kadencję realizowali, to czas zawirowań niespotykanych jak do tej pory, jak pandemia, jak wojna za granicą. A dzisiaj zmierzamy się oczywiście z taką też pracą podstaw, realizując porządek dzisiejszego dnia. To są oczywiście inwestycje w infrastruktury drogowe. To jest oczywiście, są pieniądze z budżetu województwa, ale i również montaż środków pieniędzy rządowych. Myślę, że to również się przyczyni do dalszego rozwoju. Ostatnia sesja to także czas podsumowań 5 lat pracy radnych reprezentujących nasz region w Sejmiku Wojewódzkim. Zapytaliśmy Stefana Bieszczada, przewodniczącego Komisji Gospodarki i Infrastruktury, czym jest dla niego praca w Sejmiku na rzecz mieszkańców naszego regionu. Ja osobiście czuję się jako człowiek spełniony zawodowo, rodzinnie i również społecznie. Dzisiaj i te kadencje mojej pracy w Sejmiku i ostatnia kadencja to jest czas takiego dzielenia się moim doświadczeniem, moją pasją i to jest coś, co często powtarzam, dług, który zaciągnąłem wobec społeczeństwa, który dzięki Bogu i ludziom odniosłem. Powiem wprost, jakiś sukces osobisty, w związku z tym czuję potrzebę dzielenia się i zwrotu, chociaż w części tego, czym zostałem obdarowany. Na zakończenie ostatniej w tej kadencji sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego wszyscy radni otrzymali pamiątkowe statuetki. Następna sesja już po wyborach samorządowych. Podkarpackie Centrum Innowacji podpisało porozumienie o współpracę z Zespołem Szkół nr 2 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tępicy. Przy podpisaniu dokumentu obecni byli Władysław Ortel, marszałek województwa podkarpackiego, Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego, Michał Tabisz, prezes zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji. Wsparcie z PCI dla Kwiatka stanowi zakup helu i materiałów niezbędnych do konstrukcji balonu stratosferycznego dla szkolnego koła naukowo-technologicznego TechnoZon. Wszystkich gości powitała Joanna Dmitrowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy i podkreśliła, że współpraca szkoły z Podkarpackim Centrum Edukacji trwa od wielu lat. Dzień jest o tyle wyjątkowy, że
Na co dzień dzieje się właściwie to samo, co dzisiaj, tylko że dzisiaj finalizujemy już to, co zamierzaliśmy od wielu lat, a więc zacieśnić współpracę z instytucjami z województwa podkarpackiego, między innymi właśnie z PCI. Mamy koło naukowe, mamy świetnych uczniów, mamy potencjał, który chcemy wykorzystać i potrzebujemy tylko wsparcia, a to wsparcie uzyskujemy przede wszystkim od naszych lokalnych władz i cieszymy się bardzo, że również z województwa mamy takie wsparcie i czujemy się zaszczyceni tym, że możemy pokazać swój potencjał i swoją moc. Głos zabrali zaproszeni goście. Spotykamy się z szkołą, która naprawdę jest ważną instytucją edukacyjną na mapie edukacyjnej Podkarpacia, no przez to, że wyróżnia się oczywiście w wszelkich statystykach, konkursach, że tak powiem rankingach, tak można powiedzieć, ale też no, widać te efekty na zewnątrz. Podkarpackie Centrum Innowacji jest taką instytucją, która zlokalizowana jest w Rzeszowie, ale zadanie ma takie, żeby z tych posad ruszała i wychodziła poza te ramy, które można powiedzieć mieszczą się w stolicy naszego województwa. Ma za zadanie poszukiwanie talentów, identyfikowanie tych talentów, można powiedzieć poszukiwanie diamentów, które trzeba oszlifować, ale ten wstępny szlif i te wstępne identyfikacje dzieją się właśnie tu, na poziomie szkoły, na poziomie samorządu gminnego, na poziomie samorządu powiatowego i myślę, że takie działanie powoduje, że jeżeli zostanie grupa aktywnych uczniów zidentyfikowana, wsparta oczywiście też nauczycielami, którzy mają, no, można powiedzieć, pasję w tym kierunku, przekazują to wszystko młodzieży, to Podkarpackie Centrum Innowacji jest gotowe wesprzeć tą aktywność, wesprzeć ją finansowo, wesprzeć ją też jak gdyby materialnie, w sensie też oddania do dyspozycji swoich laboratoriów, swoich pracowni, które ma. No i ten protolab ma za zadanie, wspierając tych uczniów, doprowadzić do tego efektu końcowego, że rzecz od pomysłu staje się wymiarem jak gdyby fizycznym. Mamy doskonałą szkołę i nieprzypadkowo oczywiście Podkarpackie Centrum Innowacji współpracuje z naszym popularnym kwiatkiem, który jest kuźnią naprawdę talentów i szlifiernią tych diamentów. Ale to też miejsce nieprzypadkowe, nieprzypadkowy, proszę Państwa, czas. Podkarpacie w ogóle nie jest miejscem przypadkowym na mapie rozwoju Polski, rozwoju myśli technicznej, rozwoju technologii i rozwoju przemysłu. Jesteśmy w przededniu 85. rocznicy wyprodukowania pierwszej opony w fabryce gumiezdnych w Dębicy, która została w 1936 roku, jakby rozpoczęta budowa, w 1939, 30 marca została ta pierwsza opona wyprodukowana. Tutaj dzisiaj w budynku, w którym jesteśmy, kiedyś była szkoła przyzakładowa w Stomilu Dębica, dzisiaj firmy oponiarskiej koncernu globalnego Goodyear. I to właśnie jest miejsce, które jest przesiąknięte, myślę, duchem pana ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego, ale też i tych wszystkich ludzi, którzy w okresie międzywojennym odbudowali Polskę ze zgliszczy, z ruin, z tego, że po prostu nie było 123 lata Polski na mapie, a mimo wszystko nauka, wykształcenie i taka presja, żeby się rozwijać, żeby budować i żeby się edukować, była ogromna. I dzisiaj myślę, tutaj spadkobiercy są przede wszystkim nauczycielami w tej szkole. Chciałem podziękować wszystkim nauczycielom, pani dyrektor, no, za tą atmosferę, którą tworzą i za to, że zespół szkół właśnie imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego jest zawsze liderem edukacji w województwie podkarpackim, ale również liderem edukacji w Polsce. Mając tak wspaniałą placówkę, w jakiej dzisiaj jesteśmy, zespół szkół numer 2 w Dębicy, mając wspaniałych wychowawców, takich jak będący z nami pan Marek Braun, który jest animatorem tych młodych ludzi, jest dla nich wzorem, jest dla nich takim kierunkowskazem, wybiera spośród nich tych najbardziej aktywnych. Bez tego nasza działalność byłaby niemożliwa, nie przynosiłaby efektów. Dlatego warto dzisiaj powiedzieć, że każdy młody człowiek, zwłaszcza już trochę ukształtowany, czyli uczeń szkoły średniej, ma narzędzia, być może unikalne nawet w skali ogólnopolskiej, którymi dysponuje województwo podkarpackie. Podkarpackie Centrum Innowacji jest takim unikalnym miejscem, w którym młodzi ludzie nieodpłatnie zyskują to, czego potrzebują i to, czego gdzie indziej często nie mogą dostać. Po pierwsze, czas,
opiekunów, czas mentorów, którzy tam są dostępni dla nich i chcą rozwijać ich pasję razem z ich wychowawcami ze szkół, razem z ich opiekunami. Po drugie sprzęt, czyli to, czego również czasem może zabraknąć w szkołach, dlatego że trudno oczekiwać, żeby placówki miały jakieś specjalistyczne wyposażenie, nawet jeśli są tak dobrze rozwinięte jak szkoła, w której dzisiaj jesteśmy. I my staramy się te dodatkowe możliwości sprzętowe również zapewniać. Powiem o drukarkach na przykład 3D, które w dużej liczbie są dostępne i można z nich korzystać nieodpłatnie, o wszelkiego rodzaju urządzeniach typu plotery, obrabiarki, o programowaniu komputerowym. To wszystko jest w Podkarpackim Centrum Innowacji dostępne. Za współpracę i wsparcie podziękował Marek Braun, nauczyciel zespołu szkół nr 2, opiekun koła naukowo-technologicznego Technozon. Nasze szkolne koło naukowe Technozon działa już 10 rok. Właściwie nasi uczniowie osiągnęli już wszelkie laury, jeżeli chodzi o ogólnopolskie, również międzynarodowe. I właściwie każdy rocznik przynosi właśnie te diamenty, które oszlifowujemy tutaj w brylanty. Robimy to dzięki dyrekcji szkoły, powiem to jasno, dlatego że wielokrotnie na różnych imprezach, konkursach rozmawiałem z nauczycielami i w bardzo wielu przypadkach dyrekcje nie wspierają działalności pozaszkolnej w ten sposób, jak mamy tu w naszej szkole. Od samego początku mieliśmy udostępniane kolejne pomieszczenia, fundusze, za pomocą których mogliśmy realizować nasze projekty. W końcu już tak zaczęliśmy się rozwijać, że już, prawda, starostwo powiatowe, pan starosta musiał również wspomóc nas. Na przykład, jeżeli właśnie leciliśmy wtedy na Azory, na ten konkurs europejski, no to nie stać by nas było na przykład na bilety lotnicze. Już wcześniej młodzi naukowcy z popularnego Kwiatka przygotowywali swoje projekty, korzystając z przestrzeni i materiałów zapewnionych przez Podkarpackie Centrum Innowacji. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Krzysztofa Bendereckiego w Dębicy prowadzi naukę gry na fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, trąbce, waltorni, puzonie, akordeonie oraz perkusji. 17 kwietnia rozpoczyna się nabór dzieci od 6 do 16 roku życia, a dokumenty już można składać w sekretariacie szkoły. Dlaczego rozpocząć naukę w szkole muzycznej? Może niektórzy zadają sobie to pytanie, bo przecież dodatkowy czas muszą dzieci poświęcić, tak, ale rozwijają się naprawdę na bardzo, bardzo wielu płaszczyznach. Mamy później łatwość w nauce języków, w nauce przedmiotów ścisłych. Nasi uczniowie piszą zdecydowanie lepiej wszystkie testy, ponieważ uczą się radzić sobie ze stresem. Uczą się współpracować. Od najmłodszych lat, od najmłodszych pierwszych klas grają nie tylko solo, ale również w duecie, kończywszy na orkiestrach smyczkowej, symfonicznej, dętej, jak również pianiści, gitarzyści, akordeoniści występują w chórze. I to jest grupa 40 osób, czyli wszyscy muszą nauczyć się współpracy. Jeżeli chodzi o sam moment, kiedy dziecko przychodzi, to jest badanie przydatności dla kandydata, czyli dziecko śpiewa piosenkę, następnie powtarza pojedyncze dźwięki, klaszcze rytm. Naprawdę jest to dla każdego, wydaje mi się, bardzo łatwe i proste. Obecnie w szkole uczy się 333 uczniów. Jest to jedna z najbardziej popularnych i renomowanych szkół muzycznych w województwie podkarpackim, której uczniowie odnoszą sukcesy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Osiągamy bardzo wiele sukcesów znaczących na arenie nie tylko regionalnym, ogólnopolskim, jak również międzynarodowym. Nasi uczniowie są laureatami konkursów pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku też ten rok jest dla nas wyjątkowy. Obchodzimy 50-lecie działalności Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imieniem Krzysztofa Pendereckiego. Także cały rok jest dla nas wyjątkowy. Mam nadzieję, że
będziemy mogli przyjąć wielu kandydatów i nasza szkoła nadal będzie tą dużą placówką. Więcej informacji na temat naboru do tej placówki oraz terminu przesłuchań można znaleźć na stronie internetowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.